nie było to trudne, było to bardzo, bardzo przyjemne zadanie, można powiedzieć. Wiedźmin naturalnie wymagał hollywoodzkiego, może zamiast hollywoodzkiego to większego brzmienia, epickiego, jako że jest to bardzo duża gra i rzeczy, które tam, wydarzenia, które się tam dzieją, z perspektywy, myślę, osób, postaci biorących udział w tych wydarzeniach są wielkie. Więc naturalnie ta muzyka musiała być epicka i ten hollywoodzki kolor ma w sobie coś takiego, że on bardzo ładnie podtrzymuje obraz i pomaga opowiedzieć historię, więc stąd pomysł na ten kolor. Natomiast dołączenie do tego barw słowiańskich, no to była czysta zabawa. Naturalnie myślę, się jakoś wkomponowały dosyć, nic nie było żadnych zgrzytów. I przez to, właśnie dzięki temu, ta ścieżka zyskała tą oryginalność, o której autorka pytania pisze. Ja bym nawet więcej dodał, bo w pytaniu padła teza, że połączyliśmy trochę zachód ze wschodem. Ja bym to inaczej potraktował. To, co jest uznawane przez, powiedzmy, zachodnią publiczność jako ten egzotyczny element naszej muzyki, to jest tak naprawdę muzyka folkowa z tych stron świata, czyli coś, co powiedzmy w świecie na zachód od nas by się nazywało ethnic music. Ponieważ dzisiaj we współcześnie powstających dziełach, czy to filmowych, czy grach wideo, czy jeszcze jakichś innych, ten element etno często jest siłą rzeczy od razu kojarzony na przykład z muzyką bliskowschodnią lub dalekowschodnią, ale tak naprawdę to, co my zrobiliśmy, to też jest w pewien sposób muzyka etniczna, tylko że etniczna z tych stron świata. Właśnie ze centralnej Europy, z ziem, które dzisiaj należą do Polski, do Węgier, do Czech, Słowacji, tak. Ukrainy, Białorusi i tak dalej. Także to nie jest tak, że my połączyliśmy coś z dwóch zupełnie różnych światów. Ten świat, który my wykorzystaliśmy, zawsze istniał. Bardziej myślę tutaj, ta oryginalność, którą nam się udało utrzymać, wynika z tego, że sięgnęliśmy po brzmienie, z którego ludzie za dobrze nie znają, tak w szerokim ujęciu. To jest coś, co dla naszej słowiańskiej mentalności, dla naszej słowiańskiej kultury jest czymś normalnym, zwyczajnym, natomiast inne narody tego nie znają, bo mają swoje jakieś tam uwarunkowania kulturowe. Stąd wydaje mi się, że to niekoniecznie jest połączenie wschodniej muzyki z tą zachodnią, tylko właśnie skorzystanie z tego naszego słowiańskiego dobrobytu, z tej naszej spuścizny i przedstawienie jej w nowoczesnym wydaniu, w nowoczesnej formie. Wydaje mi się, że to najlepiej określa naszą pracę. Historia tak naprawdę nie jest zbyt długa ani skomplikowana, która się kryje za wyborem Percivala i za nawiązaniem współpracy. Było to tak, że w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie już, jaki ten Wiedźmin ma być, ten, którego robimy, jak będzie wyglądała linia fabularna, jaki będzie feeling gry, jaka będzie konstrukcja gry, przeszliśmy do preprodukcji muzyki i wiedzieliśmy, że chcemy troszkę nawiązać do tego klimatu, który był w Wiedźminie pierwszym, czyli znowu siłą rzeczy bardziej odwołać się do tych folkowych brzmień w muzyce. I zaczęliśmy budować sobie katalog z referencjami, punktami odniesienia, czymś, co nas inspiruje, czymś, co uznajemy, że jest fajne, ciekawe, czy w jakiś sposób frapujące. No i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że Percival był jednym z zespołów właśnie, które były w tym naszym katalogu. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że zamiast tracić siły twórcze na to, żeby zaadaptować ten język pierwotny na swój warsztat, dlaczego by się nie odezwać do Percivala, skoro to są fachowcy, robią to świetnie, oni oddychają tą muzyką, którą robią i w ten sposób tak naprawdę są, pozyskując ich jako współpracowników, pozyskujemy od razu całe dobro inwentarza związane z instrumentarium, jakiego używają, z formą muzyki, jaką grają, i my potem, dostając taką plastelinę, możemy w twórczy sposób zacząć ją, ugniatać, obrabiać i tworzyć na kształt, jaki sobie wymyśliliśmy wcześniej. Także tutaj jakiegoś wielkiego sekretu nie ma.
doszliśmy do wniosku po prostu, że warto spróbować. Zaprosiliśmy ich, porozmawialiśmy, zrobiliśmy jakieś wstępne, próbne nagrania. Udało się. Okazało się, że pracuje nam się bardzo dobrze. No i pozostało tylko powielić w takim razie ten schemat i zaprosić ich już jako pełnoprawnych członków do produkcji i no, zrobić grę po prostu. Ja dodam tyle, że oni z mojej perspektywy dostarczyli nam wspaniałego zestawu narzędzi i tymi narzędziami to no, w skrócie można powiedzieć, że to były frazy specjalnie nagrane tutaj przez Marcina do projektu, jak i również był to materiał ścieżki z ich poprzednich płyt, które wydali do tej pory. I no, to był wspaniały zestaw narzędzi, który się przyczynił bardzo do wyjątkowości brzmienia Wiedźmina i soundtracku. I jeżeli chodzi o nasze decyzje, którymi żeśmy się, znaczy nasze decyzje, jakie żeśmy podejmowali, jaką frazę użyć jaki kolor zastosować, no to była takie bardzo, bardzo naturalny kompozycyjny proces. Po prostu jeżeli to był utwór walki, no to naturalnie musieliśmy znaleźć jakąś frazę, jakiś efekt dźwiękowy, który miał w sobie jakąś dozę agresji i surowości. Natomiast jeżeli to była ballada, no to agresja no, raczej nie była naszym wyborem, tylko coś bardziej, co wpasuje się bardziej w tło, bardziej coś, co będzie pasowało do ścieżek eksploracyjnych. Więc tak to było. To jest ściśle uzależnione od tego, jakie te miejsca są w grze. Jeżeli mamy świat Wiedźmina podzielony, jeżeli takiego podziału możemy w ogóle dokonać, no to podzielilibyśmy świat Wiedźmina na trzy takie główne strefy. Pierwsza to jest Velen, czyli ten obszar ziemi niczyj, kraina zniszczona wojną. Drugi obszar to jest miasto Nowigrad wraz z przeległościami. Architektonicznie, kolorystycznie, emocjonalnie, klimatycznie coś zupełnie innego. No i w końcu archipelag wysp Skellige, które są też, można powiedzieć, wyjęte z zupełnie innej bajki, tak? Mimo tego wspólnego mianownika, jaki mamy w całej grze. Więc w momencie, kiedy my podejmowaliśmy się pracy nad muzyką lokacyjną pod właśnie konkretne miejsca w grze, to pierwsza rzecz dla nas, jaka była do uzgodnienia, to gdzie ta lokacja się mieści tak naprawdę właśnie w jednej z tych trzech głównych stref. A jeżeli się mieści właśnie w tej, powiedzmy na przykład w Nowigradzie, w tej konkretnej strefie, to od razu mieliśmy do tego zawężony zestaw narzędzi, jakie mogliśmy wykorzystać. Dlatego, że mimo utrzymania spójności całej muzyki, zależało nam na tym, żeby każda z tych stref miała trochę swojego unikalnego brzmienia. Tak więc na przykład Nowigrad jest brzmieniowo miastem chyba takim najbliższym nowoczesności, dzisiaj przez nas pojmowanej. Ta muzyka jest dużo bardziej ucywilizowana niż na przykład na Velen, na ziemiach niczyich. Mamy dominujące instrumenty strunowe, czego na przykład znowu właśnie nie można powiedzieć o Velen. Strunowe szarpane. Strunowe szarpane, dokładnie, tak, żeby tutaj też to tutaj doprecyzować. Więc to był pierwszy wybór. Natomiast reszta, to myślę, że Mikołaj też ze swojej perspektywy będzie mógł dobrze to opisać, to jest tak naprawdę dopasowanie się do wymogów danego miejsca, jakie emocje to miejsce ma w tobie wzbudzać, bo inaczej podejdziesz do kompozycji muzyki na przykład pod Krzywuchowe Moczary, gdzie jest ten osłowiony sierociniec i panie lasu mają swoją siedzibę, prawda? A inaczej podejmiesz się pracy na przykład nad starymi elfimi ruinami, także to tak naprawdę troszeczkę my weszliśmy w rolę krawców, którzy szyją garnitury na miarę, pod konkretny wymiar, pod konkretne miejsce i pod konkretne potrzeby. Tak, no ja jeszcze wezmę tą ideę, którą przed chwilą przedstawił Marcin, że za główny podział muzyki służyły te trzy światy i każdy z nich, my niejako też podchodziliśmy, myślę,
do tego zadania, trochę jak graficy, bo każdy z tych światów, oprócz tego, że ma inny kolor muzyczny, jest inaczej pokolorowany, ma inne tak. kolory wizualnie po prostu. I my żeśmy po prostu starali się muzyką również sprostać tym kolorom i nadać im właśnie taką własną definicję muzyczną. Więc to był ten pierwszy podział. No, a później to już było takie podążanie za tym, żeby podtrzymać odpowiednią emocję i realia płynące z danego obszaru i dbać o to, by gracz czuł się jak najlepiej, był jak najbardziej wciągnięty, poddał się imersji danego obszaru i odczuwa jak największą satysfakcję z grania. Autorem Wieczorem z Zamięci jestem ja i strasznie długie pytanie w ogóle, muszę się dobrze skupić, żeby niczego nie pominąć. Generalnie zacznę od tych ograniczeń, generalnie nie... Praca nad tą baladą była szybka, intensywna i dość prosta i pozbawiona problemów, co jest bardzo miłą sytuacją, bo nie zawsze zdarza się, żebyśmy mogli tak łatwo podejść do danego zagadnienia i tak po prostu je zrobić. Zaczęło się od podjęcia decyzji, czy najpierw powstanie tekst, czy najpierw powstanie muzyka, czy najpierw powstanie melodia. Zdecydowaliśmy, że najpierw pomyślimy nad ułożeniem dobrej melodii, żeby ona przenosiła właściwe emocje, bo ponieważ wiedzieliśmy, w jakim kontekście ta piosenka zostanie wykorzystana, jaki jest kontekst tej sceny fabularnej czy całego questa. I potem na kanwie tej melodii powstał tekst, najpierw w języku polskim, potem w języku angielskim, potem znowu w języku polskim i to była tak naprawdę nasza baza do tego, żeby potem zmultiplikować tą piosenkę na wszystkie pozostałe wersje językowe, które zrobiliśmy. Piosenka powstała w 2 dni, nie pamiętam dokładnie nawet, bo to już dawno było. Natomiast rzeczywiście, z racji tego, że ja byłem tym pierwszym ogniwem tak naprawdę w całej produkcji tej sceny, to miałem ten luksus, że nie musiałem się na nikogo oglądać, to znaczy nie miałem ograniczenia związanego na przykład z długością sceny, z jej jakimiś szczegółami, czy z tempem na przykład, z narracją dokładnie, także wiedziałem tylko, że ma to być odpowiednio melancholijne, że będzie to piosenka o miłości, że Geralt znowu doświadczy tego, jak któryś z bardów śpiewał o jego życiu, czyli coś, co on jako postać uwielbia. I tak naprawdę to było tyle. Reszta to już była czysta inwencja i to, żeby te podstawowe założenia jakoś przełożyć właśnie na twórczy język i skonstruować taki utwór, który byłby w stanie unieść cały ten wymiar emocjonalny, który był zaplanowany. No. Mieliśmy nie tyle inspiracje, co zobowiązania do tematów, do motywów, które przeszły do trzeciego Wiedźmina z poprzedniej wersji. I to było jedyne nasze, powiedzmy, melodyczne zobowiązanie i inspiracja być może w jakiś sposób również. Natomiast poza tym nie. Ja inspiracją chyba w obydwu naszych przypadkach nie była inna muzyka, tylko była sama gra i to, żeby tak powiem, zrobić jak najlepszą robotę. Natomiast również folkowa muzyka, okej. Okay. Przyznam, że to były referencje bardziej niż inspiracja, ale sama gra, to jak ona wyglądała i to jaką historię opowiadała, były główną inspiracją. Żadna konkretna melodia nie pełniła tej funkcji. Tak, no to co Mikołaj stwierdził właśnie, no Dziki Gon jest trzecią częścią przygód Geralta, więc siłą rzeczy my chcieliśmy też tutaj
dokonać, powiedzmy, takiego zamknięcia muzycznego całej trylogii, stąd też obecność tematów przewodnich z Wiedźmina pierwszego i drugiego, które pojawiają się w stosownych miejscach fabuły. Także jeżeli mamy na przykład motyw Królobójców z Wiedźmina 2, to wiadomo, że on nie pojawi się w jakimś pierwszym lepszym miejscu, tylko będzie no wręcz co do centymetra dostosowany i połączony z linią fabularną. Tak samo jest z motywem głównym gry, czy z naszymi oryginalnymi motywami, tak jak mamy motyw miłosny, mamy motyw Ciri, motyw Dzikiego Ogonu, te wszystkie tematy poboczne, które też skomponowaliśmy podczas pracy. Także jeżeli by na to pytanie spojrzeć z tej strony, to mamy rzeczywiście, powiedzmy, taki, można powiedzieć, wzornik, z którego korzystamy we wszystkich możliwych lokacjach, ale to nie jest tak, że siadamy sobie i mówimy: Mikołaj, słuchaj, bo jesteś na Skellige teraz i wiesz, ty jeszcze głównego motywu nie wykorzystałeś, to weź tam gdzieś wrzuć tą frazę, to tam, wiesz, ogarniemy. To nie tak. To ja zawsze wychodzę z założenia, przy planowaniu muzyki wychodzę z założenia takiego, że muzyka jest niezależnym od siebie, z jednej strony niezależnym od siebie naczyniem, które przenosi jakąś treść, i my tą treść też chcieliśmy zawrzeć w naszej muzyce. Muzyka też ma swoje do opowiedzenia, ale z racji tego, że mamy do czynienia z takim medium, a nie innym, z grą wideo, to muzyka również ma pewne określone role do spełnienia. Rolę ilustracyjną i taką tworzącą kontekst całości wydarzeń. I w tym momencie te melodie właśnie, ten nasz katalog tematów, które mamy w Wiedźminie 3, tak naprawdę rozwija skrzydła i może zabrzmieć w pełnej krasie. Więc te melodie wykorzystujemy, ale tylko w konkretnych miejscach fabularnych, wtedy kiedy fabuła, trochę jak w filmie, tego po prostu wymaga i na to zasługuje. Także to jest to. A jeżeli chodzi o kwestie łączenia tego ze sobą, tych dwóch różnych światów, to jest to, co mówiłem wcześniej o tej spójności stylistycznej, że mimo tego, że Skellige, Novigrad czy Ziemie Niczyje są brzmieniowo zupełnie inne od siebie i mają ten, przynajmniej lubię tak o tym myśleć, że mają ten element takiego właśnie czegoś unikalnego w sobie, to mimo wszystko uważam, że zrobiliśmy to naprawdę całkiem dobrze, że te wszystkie utwory brzmią jednak spójnie i one są z jednej bajki. To nie brzmi tak, jakbyśmy mieli playlisty z trzech różnych gier i teraz siłą rzeczy to się tak złożyło do kupy w całość, tylko cały ten nasz pejzaż muzyczny, który malowaliśmy, jest tak naprawdę skrupulatnie zaplanowany, obliczony i no wręcz wycyzelowany czasami do najmniejszych detali, właśnie po to, żeby stworzyć jak najlepsze wrażenie obcowania w tym świecie dla graczy, bo tak naprawdę to w oprawie muzycznej w grach jest najważniejsze.